Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Nie samym nowym serwerem Człowiek Żyje, więc wracamy sobie do naszego łowcy demonów, który ma już w tym momencie 465 level. No i dzisiaj poklikamy lochy, dlatego że bardzo dawno nie było z tego łowcy odcinka. Jakieś tam rzeczy na legendarnym lochu powymienialiśmy, m.in. broń, tutaj pacholką tak samo. No oczywiście dużo statystyk doszło w tym czasie, kiedy tych lochów nie klikałem, więc myślę, że dzisiaj faktycznie jakiś dość, można powiedzieć, niezły, mam nadzieję, progres zrobimy, jeżeli chodzi o te lochy. No i co? Co mogę powiedzieć? Na wstępie powiem wam tyle, że nagrywałem już dosłownie jakieś, nie wiem, 3-4 minuty tego odcinka, po czym się okazało, że mi się po prostu nie nagrywa. Dobrze, że zerknąłem, bo okazałoby się, żebym nagrał tam załóżmy 20 minut klikania lochów i nic by się nie nagrało. Straciliśmy tak naprawdę tylko póki co jeden loch, mianowicie Ungę tutaj w strefie mroku, który został pokonany. Obejrzymy tą walkę na sam koniec, to jak widzimy Kunegunda go dobiła, dzięki czemu też dostaliśmy osiągnięcie, którym jest pokonać pierwszych 10 tutaj w tej karuzeli z idolami. Zaraz wam pokażę, o, dokładnie to, ten typ z komentarzy. Tak jak mówię, nie mam pojęcia, czemu nie chciało mi się tutaj odpalić nagrywanie i niby się odpaliło, ale nie działało, więc no tak jak mówię, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o naszą postać, no to nie ma co, myślę, tutaj za bardzo się rozwodzić. Na wstępie w ogóle zostawcie kciuka w górę, to już się wybiłem z rytmu niestety, jak drugi raz nagrywam, no ale zostawcie tego kciuka w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. To są takie dwie najważniejsze rzeczy. Teraz macie momencik, żeby zjechać i tego kciuczka kliknąć, ewentualnie suba. I co? Myślę, że możemy powolutku zaczynać, tak jak mówię, łowca demonów, bardzo dawno nie klikałem tutaj nic na nim. Trzeba by zobaczyć w ogóle poprzedni odcinek, kiedy był nagrywany, no bo wtedy były ostatnie lochy. Jeżeli chodzi o to, co mamy tu zapisane, no to przede wszystkim ten nowy loszek, którego niestety nie nagrywałem dla was, no bo jakbym musiał z każdej postaci nagrywać, to już byście się w sumie znudzili, żeby na każdej postaci robić te same lochy. No bo wiadomo, że jeżeli chodzi o strefę świata, no to ten loch na tak dużym levelu, na tak wysokim levelu padał praktycznie za jednego grzyba, cały loch padł, więc w sensie no każdy przeciwnik za jednego grzyba, więc nie nagrywałem tego, ale zapisałem i dzisiaj na koniec myślę, że to obejrzymy. Jeżeli chodzi o tego Ungę w strefie mroku, no to padł praktycznie tam po kilku grzybach dosłownie, no i dostaliśmy taką broń, którą od razu rozmontowałem, bo nie była zbyt dobra, dawała, nie ma jak widzicie jakiegoś super rozrzutu, dawała tylko 18 średnich tu Barbarowi, więc stwierdziłem, że nie ma totalnie sensu w ogóle tego wymieniać. Jeżeli chodzi jeszcze o takie rzeczy, to na szybko przelecimy, czy w ogóle wszystko tu mamy zaczarowane, czy wszystkie runki są ok, czy wszystko też jest ulepszone, jeżeli chodzi o tych naszych pachołków. Szkoda, że tego Ungę można powiedzieć, że straciliśmy, no i niestety tutaj muszę zacząć nagrywać jeszcze raz, no ale trudno, pokażę wam jak walka z nim przebiegała na samym końcu tego odcinka, tak jak to zawsze zwyczaj robimy. No i okej, tu widzimy, że mamy wszystko ulepszone razy dwa, tu mamy 60%, no i jako tako można powiedzieć, że to działa. Tutaj jeżeli chodzi o tych naszych pachołków, runki są ok, ulepszenia są, czary są od wiedźmy, więc myślę, że powolutku możemy zaczynać. Rozmontowania póki co zużyłem dwa, jeden na tą broń właśnie od tego Ungę, drugą na tą na epi, który wrzucałem już dzisiaj do kibla, a ręki mam porobione, tutaj odebrany jakiś przygodomat i tam kółkiem zakręcone, po to, żeby właśnie zanim wbiłem ten level, bo wbiłem dzięki temu Ungę właśnie ten 465, tak to miałem końcówkę 464, więc chciałem to zrobić zanim wbiję level, po prostu. Mamy sporo itemków do wiedźmy po 2,5 miliona, jeżeli będzie trzeba, no to ja je posprzedaję normalnie, żeby tutaj miejsce było, no ale mam jeszcze 3 rozmontowania, więc myślę, że jeżeli użyjemy czegoś, co w sensie inaczej, jeżeli nie będziemy używać niektórych itemów, które nam tutaj ze strefy mroku wylecą, no to po prostu polecam one do rozmontowania. Oprócz tego jeszcze dzisiaj mi się wyrolował w gabinecie magii Epic, dokładnie ten wisiorek, więc myślę, że chyba wszystko w skrócie wam powiedziałem, to co chciałem, to co mówiłem już wcześniej na tym pierwszym, nazwijmy to, nagraniu, i chyba powolutku możemy zaczynać. Jeżeli chodzi o karuzelę z idolami, no to teraz mamy Case Hora po tym Ungę, który jest magiem, więc chyba możemy go tutaj troszkę popróbować, ale raczej nie zrobimy go, bo jest magiem, tak jak mówię, nie oszukamy tutaj żadnymi unikami ani odrodzeniami, tak więc po prostu chyba będzie się to mijało z celem. Generalnie na tym łowcy przeważnie stajemy, jeżeli chodzi o strefę mroku, no i generalnie o strefę świata też, no to stajemy przede wszystkim na magach, no bo z nimi jest największy mimo wszystko problem, ale myślę, że tak długo nie nagrywałem lochów z niego, tak dużo statystyk nam wleciało przez ten czas, że jednak tutaj te lożki dalej będziemy w stanie pocisnąć. Co odnośnie tego łowcy demonów, możecie się dziwić co niektórzy, że odcinek z niego wlatuje dzisiaj, dlatego że pewnie wiecie, że przy okazji S40 ja chciałem kończyć grę na dwóch kontach, dlatego że tak jak mówię, no jeszcze tak na co dzień to jeszcze to jakoś w miarę
miarę wygląda. Tam około pół godziny dziennie poświęcam, żeby wszystkie konta ogarnąć. No ale mimo wszystko, no bo wiadomo, jak się przeklikuje za grzyby, no to szybko idzie, wiecie jak jest, czy tam mawkę za klepsydry. No ale mimo wszystko podczas legendarnego lochu już nie mam tyle czasu, żeby te wszystkie konta ogarnąć tak, jakbym chciał. No i tak sobie postanowiłem, że dwa konta odejdą. Dobra, wiecie co, ja tu idę dalej, bo nie ma co w ogóle go klikać, skoro to jest mag. Tutaj mamy chyba też maga, ale widzieliśmy, że tam bardzo fajna bliska próba pierwsza, więc on dokładnie, myślę, że bardzo szybko padnie, no i tak też się stało. Mamy jakąś broń dla zwiadowcy, no ale minus 20, więc tutaj on ma Kunegunda, w sensie ma legendarną, no to lecimy do rozmontowanka i tym samym został nam tylko jeden niestety slocik. Więc tak jak mówię, jeżeli chodzi właśnie o tego łowcę, no to wybór był jakby oczywisty, zaraz do tego przejdę i dlaczego. No i drugą postać, nad którą w sumie się jeszcze zastanawiam, którą bym chciał odpuścić, bo to nie jest wcale takie proste, jak wam się może wydawać, że tam tak o sobie z dnia na dzień kończycie grę, bo ja tutaj nie będę tych postaci usuwał, tylko po prostu skończę na nich grę, czy tam się rozbiorę, czy cokolwiek innego. No ale jeżeli właśnie chodzi o to, no to wiecie, no to są postacie, na których ja gram bardzo długo, to są postacie, na przykład na tym łowcy gram już około półtora roku, na tam innych gram jeszcze dłużej. No oprócz druida, no bo na druidzie gram tam ponad rok w tym momencie, więc generalnie tak jak mówię, dobra, to mogę w sumie sobie zapisać, żeby obejrzeć na koniec, więc tak jak mówię, nie jest to wcale proste, żeby z taką postacią się pożegnać, także póki co się wstrzymuję, tu znowu jakiś hełmik bardzo słaby, więc rozmontowanie, no już niestety rozmontowań na dzisiaj nie mamy, lecimy dalej, no póki co jak widzicie te lożki siadają, nie, ten progresik jest widoczny, póki co do dwóch lochów weszliśmy, a już chyba trzech przeciwników pokonaliśmy, także myślę, że jeszcze jakiś level tu wbijemy. Więc tak jak mówię, się zastanawiałem i ten łowca to był, można powiedzieć, wybór oczywisty. Dlaczego? Ano dlatego, że łowca jest po prostu klasą totalnie skopaną, totalnie niegrywalną według mnie. Co z tego, jak tutaj radzi sobie dobrze z lochami, może tam robić jakiś progres, jeżeli chodzi o level, jakąś przewagę nad innymi klasami, jak po prostu później w tym PvP, co ja pokazywałem zresztą chyba na live'ie, ze startu S40, kto był, ten wie, że po prostu no w PvP jest ta postać tragiczna i dobrym bardzo przykładem jest tutaj właśnie ta moja postać, dlatego że w tym momencie mam chyba najlepsze gemy na serwerze, najlepsze co za tym idzie statystyki i na przykład z takim, nie wiem, Koksem, Paladynem możemy się porównać, który statystyki ma takie. Koksu nie, tu nie mówię o podstawach, tylko mówię ogólnie oczywiście, Koksu nie skipuje żadnych tam kopalni ani nic takiego, tylko sobie gra na spokojnie. Przewagę również jeżeli chodzi o podstawy mamy dość dużą mimo wszystko, no i może możemy zrobić o, tu się na przykład odrodziłem, bo widzieliśmy, że bardzo mało HP nam zostało, tu przegrałem, tu wygrałem, to jest trzecia walka, czwarta wygrałem, no i piąta przegrałem, więc póki co, jak w ogóle zrobiliśmy, bo skupiłem się na liczeniu i aha, trzy wygrałem, dwie przegrałem, no więc w teorii nie wygląda to tak źle, tutaj ta pierwsza, gdybym się nie odrodził, to pewnie również bym przegrał, zazwyczaj jak wygrywamy, no to jest to dosłownie ledwo, bo ledwo, no ale przy takiej przewadze statystyk, no to powinienem wygrywać, powiedzmy, z palcem, nie powiem gdzie, nie będę się tu wyrażał, więc tak jak mówię, no co się stanie, jak tutaj oboje dobijemy do setnej kopalni, prędzej czy później to się stanie, no to będziemy mieli te statystyki w miarę na równi, no i co za tym idzie, po prostu, no nie będę już praktycznie z nim żadnej walki wygrywał. Tutaj Koksu, na przykład nie, mamy jeszcze Georgia, który jest no gorszym, w sensie inaczej, lepszym paladynem trochę od Koksa, z tego co wiem, no i tutaj z nią jak to wygląda, no podobnie, raz wygrywamy, raz przegrywamy, tutaj nawet dwa razy z rzędu przegraliśmy, więc po prostu myślę, że jeżeli chodzi o tego łowcę, nie ma co na niego za bardzo wydawać tutaj, w sensie czasu po prostu poświęcać na tego łowcę, to jest fajne pod content, bo na przykład dzisiaj nie miałem totalnie z czego nagrywać, to stwierdziłem, a nagram sobie z łowcy, bo już dawno nic nie było i pewnie jakiś progres wleci, no ale tak jak mówię, jest ta klasa niewdzięczna, bo wiadomo, idzie w niego czas i tak dalej, no a mimo wszystko pokonują cię osoby, które są w teorii o wiele słabsze, bo grają po prostu inną klasą. Nie spodziewałbym się tutaj jakiejś zmiany, ten łowca jest po prostu ciężki do zbalansowania, ciężko tutaj cokolwiek zrobić, a jak go troszeczkę poprawią, to będzie znowu za silny, jak go zostawią tak jak jest teraz, no to jest po prostu za słaby i no sami widzicie jak to wygląda, jeżeli chodzi o to PvP, tak więc po prostu no to jest taka droga, wiecie, droga do nikąd, można powiedzieć. Tutaj sobie gramy, robimy awkę, no ale reszta również ją robi i mimo słabszych statystyk przegrywamy z właśnie resztą tych graczy, tak więc po prostu
wydaje mi się, że w tym momencie mija się to po prostu z celem gra na takiej klasie. Oczywiście miałbyś ten rework, o którym ja nagrywałem, bo po prostu mówili o nim tam na oficjalnym Twitchu, gdzie był tam jakiś szef playa, gdzie właśnie było o jakimś balansie klas. Ja tutaj najbardziej się doszukiwałem tego, żeby paladyn został znerfiony, bo za duży ma ten bonus do statystyk, ten bonus od klasy. No i druga sprawa to, żeby tego łowcę poprawili, no bo jest totalnym szczochem, bym powiedział. No ale nie zanosi się na to, no i czekać dalej i grać na nim, no to właśnie jakby również jakoś tam, no nie przekonuje mnie, nie? Bo może być tak, że wcale ten rework się nie wydarzy i po prostu tyle, nie? Będziemy grać, tak jak mówię, bez większego celu. Tak więc tutaj idąc im dalej jakby w late game, tym będziemy, myślę, że słabsi, no bo tutaj powoli będą tymi gemami do nas dobijać i tak dalej, więc no po prostu klasa, którą nie da się zrobić żadnej przewagi. Dlatego też szkoda na nią czasu, do tego po prostu dążę. Dobra, myślę, że tego Hemoridoru już nie ruszymy. Tutaj mamy nieumarłą armię, to jest wojownik, no ale mocny ten wojownik, więc się wstrzymamy, można by powiedzieć. Karczma mrocznych sobowtórów. Mamy tutaj pierwszego grzyba, jeżeli chodzi o ten nowy loch. No i powiem wam, że to jest wojownik chyba, albo mag. W sumie to nawet nie wiem, bo siły inteligencji ma tyle samo. Nie mam pojęcia, kto to jest, ale dobra, trochę go poklikamy, może by się udało tego pierwszego zrobić, bo powiem wam, że próbowałem, jak wszedł ten nowy loch, no i były problemy, nie? Nie mogłem go po prostu przeklikać. Może teraz na odcinku się uda, bo jak widzimy, z tych 6 miliardów HP zostaje mu przeważnie niecały 1 miliard, czasem nawet 500 milionów, więc może jakby była jakaś fajna próba, dużo krytyków ze strony naszej pachołków, to by się tego grzyba udało pokonać. Więc no tutaj jakby wybór jest oczywisty, co mnie trzyma przy tym serwerze oprócz czasu spędzonego z tą postacią, no to jest to oczywiście gildia. Gildia, która bardzo jakby fajnie nam wyszła, którą sobie na spokojnie budowaliśmy od praktycznie startu serwera, gdzie na początku byliśmy tam top 3, top 4, zmienialiśmy się, potem regularnie jakby byliśmy wyżej, wskoczyliśmy na top 2, teraz jesteśmy top 1, no już to już takim top 1, jak sami widzicie po rankingu, raczej bezapelacyjnym, więc można by powiedzieć, że gildia również mnie tutaj trzyma, no bo fajnie to wszystko wyszło, ale mimo wszystko wiem, że to już jest taki etap, gdzie jakby ja i tak w wojnach gildii za wiele nie robię tą klasą. Jak tam się trafi jedna wojna, powiedzmy na 10, gdzie się odrodzę ze 3 razy, no to spoko, ale raczej generalnie za dużo w tych walkach gildii nie robię. Plus jakby to już jest taki etap, że myślę, że komu bym tutaj nie oddał korony, no to na spokojnie ta gildia będzie sobie dalej prosperować, tak jak sobie prosperuje w tym momencie. No bo jednak, no tak jak mówię, to już jest późny etap, już mamy tutaj swoją pozycję, można powiedzieć, wyrobioną, tak więc tak to generalnie wygląda. No i tak jak mówię, no póki co tutaj was może dziwić, że nagrywam ten odcinek, że klikam te lochy, no ale mówię, póki co jeszcze się wstrzymam z tą decyzją, bo ja, tak jak mówię, nie jest to wcale jakieś łatwe po takim czasie sobie tego zrezygnować z jednej z postaci, no ale raczej tutaj właśnie ku temu łowcy bym się skłaniał, ale jeżeli to już będzie pewne czy coś, to ja dam info na gildię, powiem tam co jak, zobaczymy po prostu w przyszłości, jak już będę odczuwał, że totalnie muszę z jakiejś postaci zrezygnować jednej lub dwóch, no to wtedy pewnie ten łowca pójdzie w odstawkę, no bo tak jak mówię, mija się totalnie gra tą klasą z celem na ten moment. Jeżeli by był jakiś rework, no to pewnie bym sobie pluł w brodę, ale tak jak wspominałem, raczej na to się nie zanosi, więc po prostu no chyba decyzja będzie dobra. Tak więc no, tak jak mówię, no grając już półtora roku na tej klasie, generalnie ją odradzam, no bo to, że ona się tam odrodzi, nieraz potrafi się odrodzić i tak przegrać, bardzo często się to zdarza swoją drogą, to pierwsza sprawa. No a druga sprawa jest taka, że dobra, wiecie co, nam tu chyba cały czas brakuje obrażeń, to tak swoją drogą, jeżeli chodzi o tego grzyba, to lecimy dalej, nie ma co go tutaj bardzo dociskać. Górę Olimp mamy, Górę Olimp śpiewające syreny, dokładnie, wreszcie napoczęliśmy tą Górę Olimp. Mamy jakiś paseczek dla naszego Barbara, który jest dość słaby, z tym, że już nie mamy rozmontowań, to dobra, na razie niech idzie tutaj na bok, zobaczymy jak to dalej wyjdzie. Śpiewające syreny, tutaj mamy cyk i okej, na razie tyle, lecimy dalej. Teraz mamy tutaj tego cyklopa, cyklopa chyba jeszcze nam się nie uda ubić, strasznie to są małe wartości expa, jak pewnie sami widzicie. A nie, udało nam się, kurde, jak my na raz zrobiliśmy cyklopa i syreny. Ja chyba nawet tego nie zrobiłem na berserku, a tutaj łowca, zobaczcie, broni się przed tym, żeby go jeszcze nie opluwać. No i zobaczcie, bardzo fajna broń, bardzo fajny rozrzut, plus 18, tak jak ta pierwsza z tego Unge, co nam poleciała, no ale tutaj rozrzucik już zdecydowanie bardzo dobry, mamy 60% runkę, zamienimy, ulepszymy razy dwa, żeby tylko była, dodamy miejsce na klej, no tutaj
sobie odzyskamy, cyk, no i zaczarujemy za pamięci i super, to akurat dość fajny upgrade. Dobra, teraz mamy Cerbera, Cerber to jest zwiadowca, no ale z nim chyba już tutaj nie ma totalnie podjazdu, żeby go w ogóle kliknąć, więc chyba lecimy dalej, nie? Nie ma co tu się zastanawiać, no trzech w tej górze Olim z rzędu, no to raczej na pewno nie zrobimy. Dobra, lecimy do szkoły magii, tak mi się wydaje. No póki co cztery lochy, z tego zrobiliśmy tutaj jednego, tutaj chyba dwóch i tutaj dwóch, więc póki co no fajny progresik, zresztą mogę tutaj spojrzeć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dokładnie, fajny progres póki co, lecimy dalej. No i właśnie o tym mówię, Dendendor padł na strzała, on był tak jak sami wiecie magiem, tutaj już mogę to zacząć sprzedawać, no bo tak jak ja wspominam zawsze wolę kryształy aniżeli golda w tym przypadku, zresztą tego golda jakoś tam dużo nie zmarnujemy. Staliśmy na magach, no ale to co powiedziałem, że po takim czasie, no to oni będą padać, no łatwiutko, nie? Bez większych, wydaje mi się, problemów. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o temat kasacji tego łowcy. 466 level, już dzisiaj wbiliśmy, można powiedzieć, dwa levele. Niestety przy tym pierwszym was nie było, bo tak jak mówię, no nagranie się zepsuło, no ale mimo wszystko jest git. Okej, tutaj sobie to odrzucimy na boczek, no i próbujemy dalej. Teraz mamy Diabolores, Diabolores jest magiem, no i zobaczmy, czy ją również uda nam się kliknąć. Tak jak wspominałem, tyle jeżeli chodzi o tego łowcę, póki gram to gram, ale raczej on będzie na pierwszej pozycji do odstrzału. Może kiedyś jakby zrobił jakiś rework, że faktycznie ten łowca będzie grywalny, no to wrócimy do niego, może założymy od nowa jakąś postać na jakimś serwerze czy coś, nie wiem, póki co tak sobie po prostu strzelam, no ale tego reworku jakoś bym nie oczekiwał, biorąc pod uwagę, że jedna osoba, która jest między innymi założycielem tawerny, z tego co pisała, to po prostu łowcy się nie da zbalansować, dlatego że byłby za mocny, gdyby mu ja na przykład miałem taki pomysł, o czym wam chyba mówiłem kiedyś w odcinkach, że po prostu zrobić coś takiego, żeby on na lochy miał te 25% odrodzenia, tak jak ma w tym momencie, a na przykład w PvP zwiększyć mu do jakichś 33%, czyli powiedzmy 1/3, ale wtedy byłby znowu za mocny i wygrywałby za dużo walk, tak z tego co wiem, no a teraz jak mamy te 25%, no to jest za słaby, więc ciężko, dużo było różnych propozycji, żeby na przykład, nie wiem, 33%, a potem z każdym kolejnym odrodzeniem, żeby ta szansa spadała, co też się wydaje w teorii sensowne, no ale jak tam ktoś sprawdza na jakichś symulacjach, to również by był za mocny, więc no po prostu wygląda na to, że nie da się tego zbalansować, tylko po prostu no jest ta klasa jaka jest. Troszeczkę śmiesznie, ale z drugiej strony fajnie, że powstała taka klasa, no bo to jest, można powiedzieć, taka klasa... klasa mem, bym powiedział, nie? Że dużo osób z niej śmieszkuje, dużo osób tam ma jakąś beczkę, ciśnie, więc z jednej strony dobrze, że coś takiego powstało, no ale tracić na nią czas, myślę, że delikatnie mija się to z celem. Dobra, wiecie co? Tą Diabolores chyba nie klikniemy. Jeżeli mamy magów w lochach, to raczej to widać, czy on padnie, czy nie padnie. Tutaj nie ma co liczyć, tak jak mówię, na jakieś odrodzenia, czy uniki, jak to z jakimiś wojownikami, czy z czymś innym, więc chyba po prostu olewamy, lecimy dalej. Mamy Lokiego. Loki, bardzo, bardzo mocny przeciwnik w tych nordyckich bogach, naprawdę długo na nim stałem na berserku i chyba na tym łowcy jeszcze postoję, bo jak widzicie w ogóle ciężko mu zjechać nawet do połowy HP. 6/10, nie? Później tych nordyckich bogów będzie nam łatwiej, bo tam chyba jest dwóch berserków, generalnie jakichś prostszych przeciwników, no ale ten Loki, który o ile się nie mylę jest zabójcą, możemy dokładnie zabójcą, bo dwa razy bije, no to jest naprawdę mocnym przeciwnikiem, także chyba jego jeszcze tutaj nie damy totalnie rady kliknąć. Dobra, lecimy dalej. Mamy Esteros i mamy jeszcze 13 piętro. Zobaczmy jak to wygląda. Chłopięcy Brin, mam nadzieję, że dobrze czytam, no i dokładnie, chłopięcy Brin bez większych problemów pokonany, także super, to możemy od razu zapisać, to zapiszemy i to zapiszemy, totalnie zapomniałem wam to pozapisać, ale dobrze, że się nie buguje i lecimy dalej. Teraz mamy kolej, aha, nie mam miejsca, no to dobra, to lecimy cygi tutaj, niestety nie mam w ogóle, dużo mam itemów odłożonych, a nic dzisiaj wiedźma nie chcę, dzisiaj chcę akurat klaty, więc nas to bardzo nie dotyczy, ale okej, lecimy dalej. Teraz mamy Ramzeja, Ramzej, który jest wojownikiem i myślę, szczerze mówiąc, że jego też możemy kliknąć i tak mi się teraz, szczerze mówiąc, z tyłu głowy zapaliła lampka, że może będziemy w stanie nawet dzisiaj zamknąć ten Esteros, bo wiem, że na przykład na W40 zwiadowca od nas z gildii, tam chyba to jeden zwiadowca serwera, zamknął już ten Esteros już jakiś czas temu, no a my tutaj chyba statystyki mamy troszkę mocniejsze, serwer jest miesiąc młodszy, więc wydaje mi się, że może nawet dzisiaj będziemy w stanie to zamknąć, no ale dobra, zaraz to obczajmy. Tutaj niestety
Również nam się ten wisiorek nie przyda, więc lecimy dalej, to sprzedajemy. Kogo teraz mamy? Teraz mamy Bezlicego. Bezlicy dokładnie, mag, który padł bez większych problemów, jak sami widzicie. Mamy jakąś klatę dla Kunigundy, której również niestety nie możemy użyć. Lecimy dalej. Teraz mamy złowrogiego gnoma, który też jest magiem i chyba tego, jeżeli nas nie zablokuje ten mag, mam nadzieję, że nie. No co prawda tamtego zwiadowcę też by w teorii zablokował, no bo zwiadowca i łowca to jest praktycznie na magów to samo. To go tu trochę poklikamy, bo ile dobrze pamiętam, to tak, teraz jest mag, później będzie ten wojownik, który jeszcze czasem nas blokuje i na samym końcu jest ta niepalna, która powinna paść bardzo szybko, więc prawdopodobnie jeżeli klikniemy tego maga, to już będzie, można powiedzieć, z górki. No ale okej, najpierw musimy to zrobić. 19 milionów tam było, czyli takie coś wygląda, jakby to miało paść, nie? Przy odrobinie szczęścia, przy jakichś tam krytach z górnego rozrzutu. No i co? Myślę, czy wyczerpałem ten temat tego łowcy? Wydaje mi się, że tak, że wszelkie symulacje pokazują, że właśnie jeżeli chodzi o tego łowcę, no to bardzo ciężko go zbalansować, raczej jest niewykonalne. Znając to, jak to zrobią tam w play, to może być nawet jeszcze gorzej, bo często bywało tak, że coś zostało dodawane do gry, okazało się to zbugowane i potem czekaliśmy bardzo długo na naprawę tego albo no cokolwiek, to niestety mówię tak. Dobra, udało się pokonać. Zobaczcie, tam była bardzo bliska próba i później od razu próba, dzięki której... Tu zapisujemy, dzięki której go pokonaliśmy, więc super, mamy znowu jakiś wisiorek plus 12, ale to też nas nie interesuje, no i bardzo malutko nam brakuje do 467 levela. Więc tak jak mówię, no może się okazać, że po prostu właśnie o tym obrońcy mówiłem też, ponad miliard HP, prawie miliard 200 milionów, no ale tutaj tak samo, przy odrobinie szczęścia może będzie szansa, żeby go kliknąć. Poklikam tu trochę, nie będę ukrywał, bo tak naprawdę oprócz tego Esterosu został nam tylko i wyłącznie tam 13 piętro w Serfie Mroku nam zostało, no a tutaj fajnie by było jakieś osiągnięcie kolejne dostać za ukończenie tego Esterosu, więc troszkę się tutaj z nim pomęczymy. Jeżeli jakieś odrodzenka siądą czy coś, no to myślę, że jesteśmy w stanie tego woja właśnie przeklikać, czy też uniki ze strony Kunigundy. Niestety, tak jak mówię, no bardzo często się zderzaliśmy z tym w tej grze, że coś zostało dodawane, było to zbugowane, później dopiero to naprawiali. Chociażby ostatni przykład zbugowanego levela z tych pakietów wakacyjnych, gdzie niektórzy dostali po 3 levele, kto tam, jeżeli zakupili w nocy, później po tej naprawie już dostawali tylko jeden, więc no na takim etapie to były 3 miliardy expa za darmo. Swoją drogą na tym serwerze też kilka osób to dostało, nie powiem wam teraz kto, na pewno tutaj Blood Knight GR, czyli tutaj chłopak, który gra, no powiedzmy chłopak, gracz, który gra po prostu, jest z Grecji z tego co wiem i sobie zaczął na polskim serwerze, no to on na przykład dostał te tam 3 albo nawet 4, już nie pamiętam w tym momencie, levele z tego pakietu zamiast jednego, tak więc no po prostu to jest taki przykład, nie? Więc teraz jakby był jakiś balans tych klas, no to również ten łowca mógłby być albo zbyt mocny, albo zbyt słaby. Nie? No nie wiem, nie zgaduję, nie chcę zgadywać, jak to by wyglądało, no ale po prostu na ten moment łowca, mimo przewagi statystyk ogromnej, w niektórych momentach i tak przegrywa, i tak jest po prostu słabiutki. Generalnie nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że łowca, który się nie odrodzi w walce, po prostu instant przegrywa, nie? Jeżeli nawet ma przewagę w statystykach i się nie odrodzi, to raczej przegrywa. Na odrodzenie ma tylko 25% szans, więc statystycznie co 4 walki się możemy odrodzić, no i wtedy mamy ewentualnie szansę na wygraną, ale to z tym też, tak jak wspomniałem, różnie bywa, dlatego też delikatnie mówiąc, szkoda mi po prostu czasu prowadzić taką postać, ale póki co gramy, bo jak widzicie, udało nam się pokonać tego nieszczęsnego obrońcę, który był no tutaj dość mocny. No i na sam koniec została nam niepalna w tym Esterosie. Tu patrzę, wszystko się nagrywa, bo dość duży progres dzisiaj robimy, jak sami widzicie. No i niepalna, która jest zwiadowcą i myślę, że również tutaj prędzej czy później powinniśmy ją ubić. Skoro obrońca padł, to ze zwiadowcą jeszcze mniej problemów powinno być. Troszkę uników, troszkę odrodzeń i ta niepalna raczej padnie. Co ciekawe, niepalna w ogóle nigdy nie jest jakimś tam wymagającym przeciwnikiem, czy to w strefie mroku, czy to w strefie światła. Zazwyczaj jak pokonujemy tego 19, to i 20 również pada od razu, można by powiedzieć, od strzała, no ale okej, zobaczymy, jak to tutaj nam z tą niepalną wyjdzie. Myślałem, że padnie szybciej, nie? Troszkę ją tu jednak musimy klikać, ale już to dociśniemy do końca, skoro już jesteśmy tak blisko, na tak, można powiedzieć, prostej drodze do zamknięcia tego Esterosu, no to dlaczego by tego nie zrobić? Możecie napisać, jakie wy macie odczucia
jeżeli chodzi o tego łowcę demonów i generalnie o te klasy, które ewentualnie poszłyby do usunięcia. Dużo osób z Was też pisało o druidzie, widziałem w komentarzach, chyba tam pod, nie pod ostatnim filmem, tylko bodajże pod przedostatnim, już nie pamiętam dokładnie. Dużo osób z Was pisało o druidzie, że druid to nudy. No, w sumie ciężko się nie zgodzić, że druid faktycznie jest dość nudną klasą mimo wszystko po tym roku ponad tak naprawdę gry na nim, no ale druid chociaż ma to do siebie, że jak tam masz przewagę statystyk, to raczej większość walk wygrywasz, nie? Więc chociaż tyle, tam, no zresztą każda klasa tak ma w tej grze, że jak masz przewagę statystyk, to raczej większość walk wygrywasz, oprócz właśnie tego łowcy demonów nieszczęsnego. No kurde, zobaczcie, nie możemy jej pokonać, już tu tyle prób na nią poszło, tyle grzybów, no a my nie możemy coś jej kliknąć, no tutaj dziwne, no zwiadowca w teorii nie powinien być jakimś ogromnym dla nas blokiem, w teorii tutaj kilka odrodzeń, jakieś tam uniczki powinno siąść, no a tutaj już tyle prób, no ale się nie udało, no ale nic, levela już i tak raczej kolejnego nie wbijemy, więc wydaje mi się, że po prostu musimy ją tutaj docisnąć. Poczekajcie, jeszcze mamy trochę golda, ja mogę w zasadzie tego golda wrzucić w tym momencie, dobiliśmy do 220 milionów HP, to tak swoją drogą, no i co, mamy tego hakera Jana tutaj jeszcze do przeklikania, to może wejdziemy tu na chwilę, zobaczymy, ten haker Jan wydaje mi się, że powinien paść, takie mam przeczucie, no bo zresztą w każdym lochu mniejszy lub większy progres robiliśmy, oprócz chyba nordyckich bogów, nie? Tam nic niestety nie jesteśmy w stanie jeszcze ruszyć, no ale ten Loki jest potężnym klocem. Mamy już 25 minut odcinka, znowu odcinek wyszedł długi, ale dużo z Was wczoraj pisało w komentarzach, że lubią długie odcinki, więc w sumie mi to obojętnie, ja mogę nagrywać takie długie, póki jest tutaj co robić, no to dlaczego by nie? A jeszcze musimy te walki, pamiętamy, obejrzeć, które mamy zapisane. Dobra, no ten haker Jan też kurde coś nie chce paść, nie? Myślałem, że on padnie jakoś tam w miarę szybko. On też jest na pewno do zrobienia, bo on nie ma tu wcale jakoś dużo HP. Kilka odrodzeń z naszej strony, jakieś mocne kryty i on by padł. Z tym, że no on jest wojownikiem, więc tutaj te bloki pewnie też swoje robią. Plus on bardzo dużo bije, zaraz to możemy zresztą zobaczyć. No właśnie, no takiemu Barbarowi zobaczcie, on na 3 hity ściąga całe HP. No a Barbar mu nie zrobił tu praktycznie nic. Maguś tak samo na jednego hita ściągnięty, no i tutaj właśnie kwestia tego, żeby ta Kunegunda coś porobiła, no i żebyśmy my się odrodzili. Fajne krytyki póki co, no ale niestety nie było odrodzenia przynajmniej jednego, no ale jak widzicie z przebiegu tamtej walki wynika, że naprawdę jesteśmy w stanie go przeklikać, tylko właśnie pytanie za ile. No i dobra, nie, no chyba wracam do tej niepalnej, bo to tego i tak nie zamknę 13 piętra, choćbym bardzo chciał, dlatego, że tam na końcu jest mag, który na pewno nas przetrzyma przez dłuższy okres czasu, więc póki co tą niepalną, zawsze to 5 statystyk z osiągnięcia, bo ile się nie mylę, to jest tam osiągnięcie, żeby ukończyć dokładnie strefę mroku, Estero strefę mroku, no i mamy gracz cienia, osiągnięcie odblokowane, dobrze, że wróciłem do tej niepalnej, bo kilka grzybów, no i udało się ją pokonać. Dobra, super, mamy kolejny loszek zamknięty, mamy jakiś pasek dla maga, plus 4, więc nie ma co, zobaczcie ile tych epików będę miał co robić przez kolejne dni z rozmontowywaniem, od razu tą niepalną sobie zapiszemy, bardzo dużo lochów nam tu, to zobaczcie ile my dzisiaj lochów zrobiliśmy, to jest właśnie piękne wrócić sobie tak po nie wiem, 2 miesiącach około do przeklikania tych lochów, jeszcze najlepiej po legendarnym lochu, jeszcze jak się idzie na golda, gdzie te statystyki bardzo boostujesz, no to w tym, o tam były 4 miliony, zobaczcie, to jest dziwne, że porzucamy loch, wracamy do niego za chwilę i nagle są takie fajne bliskie próby albo on pada, nie? Bardzo często tak mam, ale tak jak mówię, fajnie sobie wejść do tej strefy mroku po tak długiej przerwie, no bo na pewno wiemy, mamy tak naprawdę progres gwarantowany, jeżeli tutaj tych grzybów trochę wydamy i poklikamy. No ale okej, no to już jest ostatni loszek na dzisiaj, haker Jan, 13 piętro, zobaczmy. O ile się nie mylę, to 17, 18, 19 to są wojownicy, natomiast 20 to jest mag. Nie wiem, nie jestem przekonany, czy tak to wygląda, ale chyba tak, więc okej, powiedzmy, że jeszcze... Dobra, nieważne, miałem mówić, że jeszcze ze 100 prób na niego, ale jednak się poddał szybciej. No i zobaczmy, co tu do niego, z niego wypadło. Jakaś klata na 3 staty. Lecimy cyk, tutaj sobie sprzedajemy. No i okej, możemy klikać dalej. Teraz mamy czterorękiego Petera, który również jest wojownikiem. Bardzo podobny schemat, myślę, działania, jeżeli chodzi o tego wojownika. Również tam, wiadomo, uniki odrodzenia. I myślę, że on także będzie do ubicia, więc no również go poklikamy. Powiedzmy jeszcze ze 150 200 prób, jeżeli się nie uda, to może sobie damy spokój, bo czekajcie, no my jeżeli pokonamy nawet tych dwóch kolejnych, to dostaniemy 600 milionów expa, czyli nie da nam to, 600 milionów, no nie da nam to, ale będzie nam mało, bardzo mało brakować do kolejnego levela, więc może nawet zawki by się dzisiaj udało wbić, a jak nie dzisiaj, to na pewno jutro.
Tak więc mimo wszystko może by była tutaj, może by był sens jakiś poklikać dalej, no ale zobaczymy. 467 level, już tu powoli go stracę, ale spoko, nie? Duży progresik dzisiaj, bardzo dużo lochów, więc wydaje mi się, że jesteście usatysfakcjonowani tym odcinkiem, bo chyba takie odcinki są bardzo fajne. Co też wczoraj w sumie mnie zaczęło troszeczkę zastanawiać. Zobaczcie, jakie wyświetlenia robią nowe serwery, jakaś informacja o starcie nowego serwera, jakieś pierwsze odcinki z nowych serwerów, to są kosmiczne wyświetlenia, a tutaj na takim etapie, to w sumie jedna osoba mi też napisała, tutaj na takim etapie, gdzie mało wydaje mi się jest na YouTubie osób, które dotrwały do takiego levela, klikają lochy na takim levelu, gdzie kończą te lochy late game'owe, można by powiedzieć, no to te odcinki już tak ogromnych wyświetleń nie robią, co jest w sumie no dość śmieszne, no ale niestety gra tak działa, że im później tym jest mniej graczy, tym mniej osób interesuje, co się dzieje na danym serwerze. No i po prostu tak to w skrócie wygląda. No ale dobra, mniejsza z tym, czteroręki Peter, zobaczmy, czy w ogóle jesteśmy w stanie go tutaj kliknąć. No z hakerem Janem też się wydawało, że nie, ale jednak tam jakaś próba szczęśliwa była. No a z tym kolegą zobaczmy, jak to tutaj wygląda, bo nie jestem przekonany, szczerze mówiąc, no kurde, no nie byłby trudny, nie? To jest bardzo proste do zrobienia w teorii, nie? Oczywiście, tak jak mówię, no teoretycznie bardzo proste, bo on tutaj HP nie ma dużo, my bijemy dość mocne kryty, jeżeli nam siądą. Kunegunda zresztą tak samo, tutaj Maguś też fajnego kryta potrafi machnąć, więc w teorii nie powinno być to trudne, no a w praktyce, jak sami widzicie, jednak troszeczkę się z nim tutaj męczymy. Dobra, 60 prób jeszcze. Jak się nie uda, już mamy ponad pół godziny odcinka, jak się nie uda przez te 60 prób go pokonać, no to lecimy sobie do oglądania lochów i po prostu do kończenia odcinka, no bo myślę, że nie ma co. I tak już dzisiaj tutaj sporo grzybów wydaliśmy i dość dużo lochów pokonaliśmy, więc i tak myślę, że jest git, nie ma się co aż tak napinać. Jak nie dzisiaj, to na kolejnym odcinku pewnie znowu, no za jakieś 2 miesiące. Podejrzewam, że teraz legendarny loch będzie na Boże Narodzenie, więc może po Bożym Narodzeniu uda nam się tego czterorękiego Petera właśnie kliknąć. Dobra, nie udało się, szkoda, trudno. Lecimy sobie tutaj do oglądania tych lochów, bo naprawdę jest ich dużo. Zaczniemy może od tego lochu pierwszego. No ale tutaj no jakby sami widzicie, że to będzie mniej więcej tak samo wyglądało, czyli po prostu ewentualnie jeden hitek, ewentualnie dwa. No i tutaj będziemy po prostu ich pokonywać. Jak widzicie, mamy na przykład drop dość fajny z tego nowego lochu, bo oprócz tego, że dają nam 300 milionów expa, no to jeszcze dostajemy bronię, czy tam generalnie itemki za 10 baniek, więc to też jest jak najbardziej na plus. Dowiedźmy, oddamy i mamy z tego dwie statystyki, więc jak najbardziej git. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy krytycznego karczmarza, który nam niestety nic nie dał. Obłudny oszust, czyli po prostu ten grajek z karczmy, wiadomo o co chodzi. Z nim tutaj no znowu itemek, za, jak widzicie, za 10 baniek. Także jak najbardziej spoko, nawet jeżeli to nie jest epic, to tak jak mówię, do statystyk na pewno nam się przyda. W ogóle mi się biały Twitch włączył, bo jak ja włączam OBS-a, to od razu mam czat włączony i na biało się ustawił. Coś mi się z tym OBS-em zepsuło. Tu mamy znowu jakiś epic za, również za 10 baniek swoją drogą. Lecimy dalej. Wredna Wiedźma to jest mag, no ale tutaj również bez większych problemów, no to wszystko, tak jak mówię, padało na 1-2 hity. Haniebny Handlarz, zobaczmy, o, ten chyba już padnie na 3. A nie, jednak na 2, bo nam siadł krytyk, ok. Lecimy dalej, apodyktyczny Abawuwu, również na 2 hity, no jakiś paseczek za 10 baniek. Ja te epiki oddawałem do Wiedźmy, bo jednak preferowałem bardziej statystyki w takim wypadku, gdzie on kosztował właśnie, gdzie te epiki kosztowały po 10 baniek. No i tu mamy przedostatniego i ostatni boss, fenomenalny Fidget, który padł nam na, tym razem na 3 hity i troszkę nam nawet HP zabrał, no ale mniejsza z tym, i tak wyszło w miarę git. Dobra, lecimy dalej, mamy Ungę jest zabójcą, to co kliknęliśmy na tym odcinku, który się niestety nie nagrał. No i okej, tutaj już sama Kunegunda go, jak widzicie, dobiła i nawet nie zabrała, nie zabrał jej nawet odrobiny HP, jak sami widzicie, więc możemy to w sumie obejrzeć do końca. Sporo tych uników, kto chce, to może liczyć standardowo uniki, ile tam faktycznie się udało zrobić, no ale okej, bez większych problemów. No i tutaj ta broń, którą rozmontowaliśmy, bo nie była jakaś super. Kurczę, już tutaj ponad pół godziny i głos tracę, także sorki. Samowar Blady, zobaczmy, Samowar Blady, który jest magiem.
bije dość dużo, ale zobaczcie, Barbar mu zabrał fajną ilość HP, Maguś tak samo, Kunegunda tutaj uniknąć nie uniknie, ale też potężne dwa krytyki, no i tutaj na sam koniec my, ledwo, bo ledwo jak widzimy, no ale również udało się go pokonać i ta broń, którą już pokazywałem. Lecimy dalej, mamy pogromcę słoniowatych, Barbar za wiele mu nie zrobił, Maguś mu zrobił trochę, ten Maguś, szczerze mówiąc, wydaje się w tym momencie, na tym etapie nawet lepszy od tego Barbara, bo przeważnie Barbar nie robi za wiele, no a tutaj Maguś jak machnie jakieś ze 2-3 kryty, no to zobaczcie, że tego HP dość dużo znika. No i dobra, zobaczmy jak tutaj walka z nim wygląda, jeżeli chodzi o nas, czy jakieś odrodzonka. Póki co łowca się nie miał okazji za bardzo wykazać, więc tutaj widzimy pierwsze odrodzenie. Zobaczmy, tutaj już kryty wchodzą po ponad 100 milionów, tutaj 140 milionów, wygląda na to, że będzie drugie odrodzenie i chyba na tym już zaprzestaniemy, chociaż jeszcze nie wiadomo, no dokładnie, chyba, a nie, jeszcze jedno, zobaczcie, bardzo mało tu brakowało, żebyśmy jednak nie wygrali, tu jeszcze jakiś bloczek z jego strony, no ale tak to po prostu wyglądało. Lecimy dalej, śpiewające syreny, Maguś, więc tu uników nie ma, Barbar coś tam zrobił, Mag zrobił bardzo, bardzo dużo, no ale te syreny, mimo że mają dużo HP, no to one dostają potężne obrażenia z racji tego, że mają inne statystyki bardzo niskie. No i tutaj Kunegunda i tak naprawdę my z tych prawie 3 miliardów HP musieliśmy je tylko i wyłącznie dokończyć. Także nie było to jakieś bardzo, bardzo problematyczne z tego co widzimy. No i okej, lecimy dalej, tu jakiś paseczek, no i ciśniemy. Cyklop Polifem, którego tak jak mówię na berserku nie pokonałem od razu po tych syrenach, a tutaj nam się o dziwo udało, skipujemy. Barbar coś tam zadał, jakąś ćwiartkę, Maguś też jakoś wcale niedużo, Kunegunda, no i zobaczcie, mieliśmy do zbicia ponad, prawie w sumie 4,5 miliarda HP, no i zobaczmy jak to tutaj wyglądało, ile odrodzeń zrobiliśmy, no ta walka będzie troszeczkę trwała, ale ja tutaj nie chcę skipować, bo raczej wtedy skipnę te odrodzenia, wiadomo jak to wygląda. Więc tutaj nie chcę tego robić, tylko po prostu zobaczmy sobie jak to tu wyglądało. No póki co zbiliśmy 400 milionów, on nam zbił prawie no połowę HP, plus minus, tam jakiś krytyk był 218 milionów. No i zobaczmy, bo tutaj z każdym odrodzeniem będziemy tych obrażeń zadawać więcej, więc może jakieś fajne kryty faktycznie z jego strony, z naszej strony przede wszystkim w niego polecą. No ale zobaczmy, no właśnie 370 milionów, tutaj zwykły 83, 88, tu jeszcze on blokuje, bo to jest wojownik jak wiemy, 418 milionów, zobaczcie. No ale tutaj odrodzenia zrobiły na pewno robotę, bo tego HP do zbicia zostało mu bardzo dużo. Kolejne odrodzenie, tu już mamy drugie, 441 milionów, no i chyba teraz już go zabijemy, nie? Chyba że on będzie blokował, o, wygląda na to, że jednak nie, że jednak chyba, chociaż no tutaj 560 milionów, 150, 130, okej, okay. No to jeszcze raz się chyba odrodzimy, dokładnie, zobaczcie, znowu taka próba, gdzie gdyby nie to ostatnie odrodzenie, to bardzo malutko HP by mu zostało, no i dokładnie, tu już za niego dostaliśmy prawie 300 milionów expa, dostaliśmy broń dla wojownika, którą obrałem przy was, bo była bardzo fajna. Barbar zrobił sporo Dindendorowi, Maguś również, no w sumie tutaj wszyscy dużo zrobili, on padł praktycznie, no on padł nie praktycznie, tylko generalnie za jednego grzyba, więc nie było tutaj z nim jakichś dużych problemów. Lecimy dalej z Hisgogon, to jest zwiadowca. Barbar zrobił co ciekawe dość sporo, Maguś również, no i tutaj 788 milionów i Kunegunda zbiła mu tam jakieś 350 plus minus, więc dużo, no i zobaczmy jak walka z nim nasza tutaj wyglądała, bo to również może być ciekawe i również możemy zobaczyć no jak to wyglądało, nie? Po prostu co się tutaj więcej rozwodzić, wiecie o co chodzi, ale z tego co widzę chyba żadnego odrodzenia jednak nie zrobiliśmy. Tutaj te wysokie krytyki z naszej strony zrobiły robotę. Chłopięcy Brin, tutaj już zaczynamy ten Esteros, który zamknęliśmy. No Barbar nie zrobił za wiele, Maguś również. No ale tutaj zobaczcie, Kunegunda z 774 milionów HP zbiła mu praktycznie do tam 150 około, czy tam 200. No i my bez żadnego odrodzenia mogliśmy dzięki temu go pokonać. Wzgardliwy Ramsey, zobaczmy jak to z nim wyglądało, Barbar nie zrobił za wiele, Maguś też nie bardzo, 750 milionów, no i znowu Kunegunda, co prawda już nie wcale tak dużo, ale jednak swoją robotę mimo wszystko zrobiła. My też tutaj zobaczcie, że te kryty walimy mocne, nie? My tak te dziubiemy, ale jednak wchodzą naprawdę mocno, tutaj 119 milionów, ale mimo wszystko i tak dwa odrodzenia były potrzebne, no i wzgadliwy Ramsey pokonany. Zobaczmy bez Licego, Barbar mu zrobił bardzo dużo, Maguś tu widzimy, że również sporo, jakby Maguś tego drugiego kryta walną, to może nawet by się udało już go zabić, no a tutaj musieliśmy tylko i wyłącznie dobić, także no on nie był jakiś ciężki jak sami widzicie.
złowrogi gnom, z którym się troszkę męczyliśmy. Barbar zrobił dość dużo, Maguś nie zrobił prawie nic, co ciekawe. Kunegunda, no ten drugi kryt troszkę uratował, no i zobaczmy jak u nas, 101 milionów, no i tutaj drugi za prawie 120 milionów i również w teorii bez większych problemów, no ale troszkę grzybów na niego musieliśmy wydać. Lecimy dalej, obrońca, tutaj cyk, za wiele nie zrobił, Maguś zrobił sporo, w sensie Barbar za wiele nie zrobił, Maguś zrobił sporo, zobaczmy Kunegundę, no też nie za wiele mimo wszystko, ale jednak coś tam zbiła powiedzmy, no i zobaczmy jak tutaj wygląda to z naszej strony, bo zobaczcie, że on bije naprawdę sporo. Mamy pierwsze odrodzenie, teraz z jego strony krytyki mamy drugie odrodzenie, my też go tutaj mocno dościśniemy, no i to wystarczyło w sumie dwa odrodzenia, czyli chyba maksymalnie trzy odrodzenia zrobiliśmy, nie było jakichś tam większych podboi powiedzmy w tych lochach. Zobaczmy tą niepalną, bo z tą niepalną się naprawdę długo męczyłem. Barbar jej zrobił nie za wiele, Maguś jej nic nie zrobił. O, no tutaj zobaczcie, tutaj akurat Kunegunda zrobiła swoją robotę. Ona tych uników dużo robi, więc dlatego to też było dość problematyczne, żeby ją ubić. No ale tak, pierwsze odrodzenie mamy, patrzcie ile jest tych uników, nie? Ale jak już trafimy, to naprawdę za dużo, dużo obrażeń. No i tutaj również trzy krytyki z naszej strony, no i pokonana. I na koniec haker Jan, zobaczmy jak to z nim wyglądało. Barbar co ciekawe nie zrobił mu za wiele, Maguś również nie dał rady. No i zobaczmy Kunegundę. Kunegunda mu trochę zbiła, chociaż to też nie było jakoś tam wcale dużo. My pierwsze odrodzenie, zobaczcie, że to właśnie to jest to, o czym mówiłem, że on dużo bije. No ale tego HP nie ma jakoś bardzo dużo. No i tutaj dwa odrodzenia wystarczyły, żeby tego hakera Jana pokonać. Wszystkie epiki, które dostaliśmy macie tutaj, pokazywałem je, także sporo będzie co robić przez kolejne dwa dni, jeżeli chodzi o rozmontowywanie, czy tam nawet przez 3 dni w sumie. No i tyle, dobra, to by było na tyle, 40 minut znowu odcinka wyszło, więc sporo. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, za oglądanie, subskrybujcie oczywiście z dzwoneczkiem, zostawiajcie kciuka w górę pod tym filmem, możecie wbijać na Discorda dla widzów, możecie wbijać na Twitcha. Ja wam dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Chyba wszystko co miałem powiedzieć to powiedziałem, chyba wszystko co miałem pokazać to pokazałem, także w zasadzie tyle, powtarzam się, dzięki raz jeszcze pięknie za oglądanie, za uwagę, trzymajcie się i cześć.